Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie, codzienny sposób działania, czyli takie proste działania, które rzeczywiście są w stanie zmienić biznes Zenoa, ale pozwólcie, że dzisiaj zrobię taki troszeczkę wstęp. Jeżeli oczywiście możecie wyłączyć mikrofony, to prośba, wyłączcie mikrofony na ten czas, taki krótki. Zrobię taki wstęp, który może parę rzeczy też wyjaśni. Może nie zawsze o tym mówię, a jednak trzeba by było chyba troszeczkę o tym wspomnieć. Przygotowałem sobie tutaj parę takich punktów, o których myślę, że warto powiedzieć jeszcze zanim przejdziemy do tych naszych 12 punktów szybciutko. Otóż, słuchajcie, całe bogactwo tak naprawdę na świecie tworzone jest przez dźwignię. Autentycznie tak po prostu jest. Całe bogactwo świata tworzy tak zwana dźwignia, leverage, tak się na to mówi, prawda? I oczywiście przeciwieństwem dźwigni jest zawsze sprzedaż czasu za pieniądze. Czyli na tej zasadzie masz mój czas, daj mi za niego moje pieniądze. Prawda? No to standard etatu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli możemy sobie zrobić bardzo łatwy test i sprawdzić, czy my żyjemy z wykorzystaniem dźwigni, na takiej zasadzie, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co by się stało, jakbym przez 90 dni nie poszedł do pracy. Oczywiście, jeżeli żyję z pracy i chodzę do pracy, nie? No bo jak tam jakąś emeryturę mam, czy coś tam innego, no to inna sprawa, ale co by się stało wówczas, prawda? Jeżeli dochód by spadł, no to znaczy, że nie korzystamy z dźwigni, prawda? I teraz, kto wykorzystuje dźwignię tak naprawdę? Kto ją wykorzystuje? Przede wszystkim właściciel tradycyjnego biznesu, który generalnie nie wykonuje całej pracy przecież, która jest do zrobienia, ale zatrudnia ludzi i właściwie dzięki temu może mieć zapłacone za całą wykonaną pracę przez tych ludzi, a samemu właściwie całości nie wykonując, tylko jakąś tam część, prawda? Kto dalej wykorzystuje dźwignię? No na przykład osoba, która oszczędza pieniądze, a potem angażuje te pieniądze do pracy jako inwestycje. Na przykład akcje, nieruchomości. I oczywiście plusem jest tutaj jakby zdolność zarabiania bez konieczności angażowania się w firmy, w które się inwestuje, prawda? Kolejną jakby opcją wykorzystania dźwigni, no to są osoby, które otrzymują tantiemy za to, że coś odkryły, skonstruowały, wymyśliły i to, co jest potrzebne ludziom i ile razy się sprzedaje, prawda? Jeżeli się sprzedaje, to wtedy oni generują z tego pieniądze, prawda? Bill Gates, Ray Kroc, Warren Buffett, znani sportowcy, aktorzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tu już u nich to akurat nazwisko gra rolę, reklama i tak dalej, i tak dalej. I teraz w naszym biznesie tą dźwignią jest duplikacja. Dźwignią jest duplikacja i to jest jakby, to jest rzecz, którą sobie potrzebujemy zdawać sprawę absolutnie, jakby amen w pacierzu, że duplikacja jest tu dźwignią, że my nie otworzymy sklepu, supermarketu jednoosobowego albo nie otworzymy czegoś, co będzie jakąś taką masową rzecz. Przez jakiś czas oczywiście możemy obsługiwać grupę, robić parę rzeczy, jak najbardziej, natomiast w efekcie dźwignią jest duplikacja, prawda? I teraz, żeby organizacja marketingu sieciowego wzrastała, powiększała się, i żeby osoby zaangażowane w budowanie takiej organizacji zarabiały pieniądze, ta duplikacja jakby potrzebuje być duplikacją właściwych zachowań działań biznesowych. To jest jakby ta podstawa. I teraz wiele tych działań jest ważnych oczywiście, wiele, ale taka najczystsza duplikacja ukrywa się w dwóch rodzajach działań, tylko dwóch. Pierwszy rodzaj działania to jest precyzyjny proces wystartowania nowej osoby. I to jest pierwsza rzecz, kluczowa, precyzyjnie wystartować nową osobę. My oczywiście jesteśmy jeszcze w fazie przedstartu, to nasze startowanie nowych osób jest, no staramy się, robimy to oczywiście, idziemy krok po kroku z osobą, ale to jest bardzo ważne. Tam jest takich kilka punktów w tym precyzyjnym startowaniu nowej osoby, łącznie z określeniem, jaki biznes chce budować, jakiego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Drugim elementem z tych dwóch jest codzienny sposób działania. Czyli tak zwane DMO, czyli Daily Method of Operation, tak się to po angielsku mówi, ładnie to brzmi DMO, ale po polsku też CSD, codzienny sposób działania. I teraz ja się dzisiaj skupię oczywiście na codziennym sposobie działania. To, o czym mówimy przez te poniedziałki minione, bo to jest tutaj jakby podstawowa sprawa. I dlaczego? Dlatego, że wiele osób, które startują w naszej branży, startują w Zenoa, czy w ogóle w marketingu sieciowym, są nowymi osobami w ogóle w tej branży, zadają sobie pytanie, co ja mam robić, prawda, na czym mam się skupiać, jak ma mój dzień wyglądać w ogóle, prawda, skąd mogę mieć pewność, że robię właściwe rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda. I to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy byli na przykład, nie wiem, trenerem fitness, czy siłowni, prawda, przychodzi do nas osoba i pyta się, słuchaj, trenerze, szanowny panie, co ja mam robić, aby uzyskać pewną sylwetkę, prawda. I ty masz dla niego kilka prostych rzeczy.
Mówisz mu, co, na czym się trzeba skupić, kiedy kardio, kiedy siła, tam masa i tam inne rzeczy, prawda, przykładowo. I on po prostu zaczyna ćwiczyć i ma rezultat. I to, podobnie jest z naszym biznesem, bardzo podobnie. Dlatego, że jest to bardzo, bardzo prosty biznes, jednak oczywiście łatwo go zepsuć sobie, jeżeli się gdzieś tam no, odpuszcza, powiedzmy, tą receptę, prawda? I teraz jest jakby na tyle prosty, że jeżeli będziemy każdego dnia postępować według paru w sumie prostych punktów, to tak naprawdę wszystko będzie szło tak, jak sobie planujemy. Czyjeś rozmowy słyszę? Słuchajcie, ktoś nie wyłączył mikrofonu. Bardzo proszę was, wyłączcie mikrofon, bo to rozprasza i pozostałych, i mnie tam. Chociaż ja się jakoś tam, wiecie, zawsze sobie tam jakąś barierę ustawiam, że ten. I teraz oczywiście tak w tej siłowni, jeżeli będzie dzień, w którym nie będziesz chciał robić jakichś tam rzeczy, o tych, o których powiem, prawda, to potrzebujesz jakby wcześniej o tym zdecydować. Tak, żeby idąc gdzieś tam wieczorem spać, mieć spokojny umysł, ponieważ powiedzmy, wziąłeś sobie dzisiaj dzień wolny. To jest tak z ćwiczeniami, prawda? Jak człowiek chodzi na siłownię czy na fitness, ja tam przez ileś lat chodziłem na tą siłownię i tak dalej, kiedy pojawia się dzień przerwy i wiem, że będzie ten dzień przerwy, w którym nie trzeba ćwiczyć, to wtedy można wszystko jeść. No i jest to ekstra, prawda? I to była frajda, ale i to było w porządku i tak samo w biznesie jest w porządku, ponieważ to nie rozbija decyzji ludzi, jeśli wiedzą o tym i zawczasu sobie taki dzień ustawili. I tak samo jest w biznesie. Ja myślę, że to w momencie, kiedy ten biznes staje się coraz bardziej precyzyjny, coraz bardziej staje się to on biznesem, potrzebujemy sobie tak to ustawić, prawda? Czyli kilka takich prostych rzeczy, moi drodzy, prostych rzeczy, z których część z was już znają, jakby słyszała już kilkakrotnie je może, ale myślę, że każde usłyszenie ponowne jest w stanie nam pomóc, łatwiej to zrozumieć, lepiej to zrozumieć. Ja naprawdę szybko przez nie przejdę dzisiaj, naprawdę szybko. Jesteśmy w składzie, który ostatnio słyszał te rzeczy, świetnie, bo chciałbym trochę z wami porozmawiać później o paru sprawach jeszcze, żebyśmy jeszcze się zmieścili w tym wszystkim, dobrze? Czyli pierwsza rzecz taka bardzo ważna i to jest jakby taki element właściwego startowania nowej osoby. On jest takim czymś, co jest przed w ogóle wszystkim jeszcze. Zaprosiliśmy kogoś na webinar, spędziliśmy z nim trochę czasu, jedno, dwa spotkania w restauracji, może na Skype'ie, może gdzieś tam, prawda? I okazuje się, że on jest gotowy i on chce wystartować. I teraz my potrzebujemy sobie określić tak naprawdę, co on chce zbudować. Naprawdę. I tu prawda jest bezcenna. I zawsze potrzebujemy wiedzieć, że ludzie bardzo często najpierw mówią coś, co dobrze brzmi, a dopiero potem mówią prawdę. My się często łapiemy na to, że chwytamy coś, co dobrze brzmi. Ktoś mówi, ja to zbuduję i my już mu wierzymy. Ale on tak sobie powiedział, bo to fajnie brzmi, że on to zbuduje. On wcale na razie nie ma zamiaru tego zbudować, bo on ma kupę innych rzeczy na głowie, problemów. Rozumiesz, o co chodzi, mój drogi, ma droga, nie? Czyli miejmy zawsze to w głowie, że my ludzie, my homo sapiens, mamy w sobie to, że robimy najpierw powiedzieć coś, co dobrze wygląda, a potem powiedzieć prawdę, prawda? Jeżeli już komuś zaufamy oczywiście. Czyli w momencie, kiedy jest ta nowa osoba i kiedy przymierzamy się do startu, do wpisywania, chcemy ją wpisywać, dobrze jest określić, jaki biznes chce zbudować. Poprzez bardzo poważną rozmowę z nim, prawda? Bo to jest biznes. W momencie, kiedy on myśli o zarobkach, a ten nasz plan, który mamy, czyli precision plan, plan precyzyjny, jest planem, który naprawdę elektryzuje ludzi dzisiaj. Elektryzuje ludzi. Ludzie jakby widzą tą prostotę tego planu i łatwiej im myśleć o pieniądzach przy takim planie. Wiecie? Dużo łatwiej jest myśleć o pieniądzach niż przy klasycznych planie pokazującym kółeczka, te wszystkie inne historie jakieś, prawda? Rozumiecie, o co chodzi? Tu się pokazuje obrót, który się robi. Tam zawsze się pokazywało kółeczka, sumowało się te obroty, tu się odcinało, tu poziomy były. Ten plan w ogóle graficznie jest innym zupełnie planem. Tu nie trzeba żadnych kółek rysować. To możesz powiedzieć, tu jesteś ty i teraz wpisałeś osobę, jedną, dwie czy trzy i teraz zobacz, jak to leci po kolei. Wszystko na ten temat, nie? Także to jest to. Potrzebujemy uzgodnić z osobą, jaki chce zbudować biznes. Na dzisiaj, na teraz. To nie jest decyzja życiowa jeszcze, ale jeżeli chce wielki biznes, ma determinację i mówi, słuchaj, ja naprawdę potrzebuję kasy, chcę duży biznes budować, no to wiadomo, będzie zupełnie inna sprawa, zupełnie inne podejście, zupełnie inne miejsce w kalendarzu moim znajdzie taka osoba, zupełnie inny rodzaj czasu jej poświęcę, niż osobie, która powie, chcę dodatkowy dochód tylko sobie wypracować. Albo która powie mi, chcę tylko klientów. Poprzez tą rozmowę ja będę miał w głowie również jasność, co potrzebuję osobie przygotowywać, na czym się skupić, bo przecież nie zarzucę osobie, która chce klienta planem marketingowym i będę jej wmawiał, że ona może zarabiać duże pieniądze, kiedy ona tego nie chce dzisiaj jeszcze wcale, nie? Rozumiecie, prawda? Rozumiecie.
Klienta mam na myśli dzisiaj na zasadzie, że ktoś tam kupił produkt i odsprzedać chce butelkę czy dwie, albo może chce kogoś wpisać też jako klienta, ale broń Boże nie budowania, prawda, bo tak to wygląda. I to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest określenie tego statusu, prawda, czyli porozmawianie z człowiekiem i uświadomienie mu na samym początku rzeczy, o których nikt ludzi, z ludźmi w networku nie rozmawia praktycznie, a to są kluczowe rzeczy. Jak będziesz ten biznes budował, jaki jest twój status? Czy jesteś singlem? Jeśli jesteś singlem, fajnie. I jeżeli chcesz budować biznes i jesteś singlem, to prawdopodobnie będziemy mogli to zrobić sprawnie, szybko, bo będziesz, ty sam decydujesz o tym czasie, jaki będziesz mógł wkładać tutaj. Jeżeli jesteś w związku i budujecie razem, bardzo chcę poznać twoją drugą połowę, czy twojego męża, czy twoją żonę, bo jeżeli mamy razem budować to przedsięwzięcie, ja chcę mieć pewność, że będzie wsparcie dla ciebie z tamtej strony, a nie będzie to przeszkoda. Okej, to są ważne rzeczy. I kiedy się buduje w związku razem, no to jak mówiłem wam wcześniej, raz są plusy, raz są minusy, nie? W niektórych rzeczach są to plusy, jeżeli ludzie w ogóle współpracują, jeżeli para współpracuje życiowo, to i w biznesie będzie współpracować. Ale jeżeli para konkuruje życiowo i tylko czeka na wpadki wzajemne, czy jakieś tam inne rzeczy, bo często tak jest, no dzisiaj ten świat jest taki crazy troszeczkę, że ludzie żyją obok siebie, a nie ze sobą w większości, no i to jest strasznie smutne, no ale takie jest, prawda? Zawraca im w głowie reklama i w ogóle wszystko w koło, wszystko co może. Więc w tym momencie jest ważne też określenie, że będą razem budować czy osobno, albo że ktoś jest w związku i będzie budował jako singiel. On ci mówi, słuchaj, ewidentnie jak ja powiem swojej żonie o tym i ona będzie wiedziała, że ja to buduję, to po prostu mnie nie ma w tym biznesie. Ja muszę tak wszystko poukładać, że ja buduję to jako singiel, ale buduję sam. Okej? Okay? Czy może inaczej, no, nie chcę angażować mojej żony, nie będzie jej angażować, bo. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby sobie to uzgodnić, żeby on sobie to uzgodnił. Jeżeli potrzebuje twojej pomocy, niech to sobie uzgodnicie sobie to razem. I powiem wam, że w każdej takiej rozmowie, którą my prowadzimy, najważniejsza jest zawsze postawa. Najważniejsza jest postawa. Można mieć biznes, w którym masz jednego człowieka i mieć postawę, że za, nie wiem, za pół roku, ja pamiętam mój przyjazd z Kanady i po roku czasu mieć 11,5 tysiąca ludzi i mieć jednego, jak się przyjechało tylko. A można mieć też sytuację, w której, nie wiem, będziesz mieć iluś tam ludzi w grupie, ale będziesz mieć taką postawę, że nigdy to nie będzie rosło, że będzie to spadało, że będą problemy, bo ktoś się tylko wybudował. Pamiętajcie, postawa jest ważna. Zawsze ta świadomość, że mam coś wielkiego w ręku, bo słuchajcie, bo mamy coś wielkiego w ręku. Wiecie, Zenoa wypłaca w tej chwili miesięcznie ponad $1 milion bonusów. Okej? Okay? Miesięcznie w tej chwili wypłaca, okej? Okay? Ogłosili to teraz, że przekroczyliśmy miesięcznie $1 milion wypłaty bonusów. Ponieważ wypłacają te 50%, 50% z wartości punktowej, a przecież jeszcze obrót, gdyby policzyć, no to spokojnie robią te 2,5 miliona obrotu miesięcznego. Spokojnie w tej chwili. Czyli naprawdę mamy firmę, w której jesteśmy... partycypujemy jako partnerzy, za nami stoi potężne przedsięwzięcie już w tej chwili. Za nami stoi. My jesteśmy, my kreujemy swój kawałek ciasta w tym wszystkim. Ja często tak patrzę na to, ja kiedyś miałem problemy, bo to był zawsze biznes firmy, to był zawsze biznes sponsora, André, a nie był mój do końca. Tak były początki takie i lata trwało, dopóki nie zrozumiałem, że ja jestem tutaj kompletnym współudziałowcem tego przedsięwzięcia, że mój tort, który buduję, ode mnie się zaczyna i jakby ta postawa jest tutaj tak kluczowa, tak bardzo ważna, naprawdę bardzo ważna, żeby w tych rozmowach, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy ich wpisujemy, kiedy oni startują, kiedy ruszają, kiedy mają zrobić te pierwsze kroki i są zorientowani po części na biznes. Nie muszą być kompletnie zorientowani na biznes, ale są po części zorientowani na biznes. Dociera to do nich, bo oczywiście ja nie mówię o tym, że wiesz, ktoś chce kupić od ciebie produkt, a ty mówisz, jesteś singlem, czy z żoną razem będziesz, prawda, korzystał z produktu, bo wejdziemy w abstrakcję. Mówimy o ludziach, którzy chcą budować biznes. Może taka rozmowa będzie z kimś dopiero, jak on już pół roku używał produkty i teraz jest moment, że on chce jednak zarabiać, ale ona musi przyjść, ta rozmowa. Musi przyjść ten czas, kiedy on już się decyduje, że on, dobra, siada teraz do tego pojazdu, który się nazywa multilevel marketing, a skończył ten rozdział swojego życia, w którym był tylko klientem hurtowym produktów. Rozumiecie? To są kluczowe rzeczy, naprawdę kluczowe rzeczy. My czasami, może ja wiem o sobie, że największe błędy, jakie popełniałem jako lider, to tak zwane nie w porę. Nie w porę mówiłem ludziom coś, co akurat nie było dla nich w tym momencie właściwe. No ale ja byłem tym tak strasznie podjarany. Wydawało mi się, że kogoś wyciągnę teraz na raz albo kogoś zmotywuję tym, a
nie chciałem czytać znaków, które mi dawał. Nie chciałem usłyszeć tego, o czym mnie mówił, tylko po prostu ja chciałem przejść do przodu, ja chciałem mu pomóc, nie? Nawet na zasadzie, kurczę, celu święci środki jakby co do czego, nie? No bo jak zacznie... I okazało się, że to nie działa, że my musimy się jednak do tego człowieka w taki sposób ułożyć jakby, tak jak to pasuje, żeby można było z nim współpracować. Na różnym poziomie będzie to układanie się do niego. My będziemy przewodzić, ale to musi być dopasowane jedno z drugim. Wtedy będzie współpraca, będzie zaufanie, będzie porozumienie, nie będzie stresu, będzie chęć, nie? I to jest chęć do działania. Słuchajcie, moi drodzy, ten szybki start Zenoa, wiecie, sposób na działanie każdego dnia, czyli daje sposób na działanie każdego dnia, jest to krok po kroku, czyli wdrażamy to, ponieważ jesteśmy w szóstej części, to możemy powiedzieć, że szósty tydzień o tym mówimy. Dla części z Was już piąty, czwarty, trzeci, drugi, może pierwszy dla kogoś, ale dla niektórych już jest szósty. No i jakby tworzymy dobre nawyki. Może to jest niespecjalne szczęśliwe sformułowanie, stworzenie dobrych nawyków. Ja myślę, że mamy dużo dobrych nawyków, że to jest przekształcenie pewnych nawyków, które mamy. Bo mamy nawyk kupowania, to co mówię, mamy nawyk dzwonienia bardzo chętnie, rozmawiania na Skype'ie bardzo często, ale z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi i o czym, co tam na język przyjdzie, żeby pogadać, ale nie za bardzo z kimś do zaproszenia na webinar i tak dalej. Tu nie mamy tego nawyku. I tutaj jesteśmy dobrzy w rozmowie, ktoś z boku słuchając mówi, Boże, Ty to byś zapraszał ludzi tak, o, dosłownie, bez żadnego problemu, ale jesteśmy, mamy gdzieś tam tą barierę taką, że ten nawyk jest skupiony cały czas na tym, żeby to było przyjemne, żeby, broń Boże, nie było dyskomfortowe, żeby nas nie uraziło gdzieś, żebyśmy nie byli odrzuceni, żeby nie było jakiegoś takiego, nie wiem, wyhamowania z tamtej strony, bo to nas gdzieś tam by rozkładało, nie? I to jest to. I teraz, moi kochani, oczywiście CSD, czyli Daily Method of Operation, codzienny sposób działania, pierwsza rzecz, używamy produkty. I to jest klucz, podstawa, wiem, że jestem tu w towarzystwie ludzi, którzy doskonale to wiedzą i doskonale to robią. I to jest bardzo ważne. Codziennie stosujemy Corker, Serkiu, Nuku, Hive, tak jak to jest zalecane, żebyśmy mieli power. Bo tak nam świetną rzecz uzmysłowił David Casteller, kiedy byliśmy w maju w Stanach Zjednoczonych na strategicznym spotkaniu z Zenoa, z Markiem Pomerancem. Tam było nas tam 11 osób, łącznie z różnych rynków liderów i firma. Założyciele wszyscy i tam wielu innych i siedzieliśmy tak w takiej podkowie dookoła siebie, rozmawialiśmy i David Casteller wyszedł na środek i mówił, najstraszniejszą rzeczą, jaka się może stać człowiekowi, który buduje biznes suplementowy, to to, że zaangażował się, pracuje ostro, zarobił wielkie pieniądze i w końcu zachorował. I w końcu zachorował, bo tak naprawdę nie korzystał z produktów, albo cykał te produkty, albo oszczędzał na tych produktach, albo uważał, że szewc bez butów chodzi, że to uwierzył, że szewc bez butów chodzi. Z reguły szewc ma najlepsze buty. Nie wiem, skąd to powiedzenie, kurde. Ja mam tutaj takiego szewca znajomego, to on ma takie buciory, że normalnie marzenie. W każdym razie, wiecie, niektóre rzeczy się już nie straciły aktualność najprawdopodobniej. W każdym razie to jest kluczowe dla nas, to jest naprawdę ważne. Ta suplementacja, tak jak mówią nasze kochane Basia i Zuzia, przedstawiając nam to wszystko, ona jest kompleksowa, ona wspiera nasz organizm, okej? I oczywiście, że to nie, jakby to też jest bardzo ważne, to nie znaczy, że my będziemy od rana do nocy, od 1 stycznia do 31 grudnia czuć się jak młode niedźwiedzie czy niedźwiedzice na wiosnę. Nie znaczy to, bo nasze życie to też jest sinusoida. Też wpływy różne zewnętrzne mają tutaj swoje działania na nas. Też różne rzeczy gdzieś tam się wydarzają. Też mamy gorsze trochę dni, mamy lepsze troszeczkę dni, ale wiemy, że wspieramy sobie ten organizm elementami, składnikami, które są nam po prostu potrzebne. Które są nam potrzebne, które są kluczowe, które dają nam tutaj po prostu tego powera. Pierwsza sprawa. No i oczywiście zachęcajmy rodzinę. Zachęcajmy rodzinę mądrymi sposobami. Jak są pro, no to nie ma problemu z zachęcaniem. Jak są anty, no to żeby to na widocznym miejscu gdzieś stało. Albo, no wiecie, to tak zawsze jest, nie? I to tak, tak... Ja pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy w ogóle temat poprzedniej firmy, to ona miała straszny opór do Noni na początku. Straszny opór. Ona uważała, że ja po prostu zwariowałem, że za 1000 zł jakieś 4 litry soku kupuję, kiedy 4 litry soku można było kupić za 10 zł, kurczę, tam gdzieś tam w sklepie, jak się upar w dużym kartonie, nie? Bo to tak to się kojarzyło wtedy, nie? Ale później, kiedy zobaczyła moje efekty, moją satysfakcję, widziała, że to zawsze gdzieś tam na wierzchu jest i tego, potem powiedziała, wow, zaczęła korzystać. No i okazało się w jej przypadku bardzo ważne, bo ten nowotwór, przez który przeszedł na tyle dobrze, że tak powiem, został na tyle zwalczony, że już jest 15 lat po nim, a ona jest jak młoda niedźwiedzica na wiosnę, autentycznie, cały czas. Dobra, druga sprawa, czytajmy 15 minut. Słuchajcie, czytajmy 15 minut. Udostępnisz ekran? No przecież macie udostępniony. Ja nie widzę.
Kto nie widzi? Widzicie ekran, czy nie? Widzimy. Krysiu, musisz przełączyć, bo masz włączone może tylko ten. Zobacz. Widzicie wszyscy ekran? Jest ekran, tak, prawda? Widzę. No. Widzę. No dobra, coś tam nie tego. I cały czas jest, od początku jest udostępniony, od samego początku. Dobra, czyli czytaj 15 minut. Słuchajcie, ten nawyk czytania naprawdę, bez względu na to, czy nie wiem, czy ktoś ma naście lat, czy ma 70, czy 80 się zbliża, cały czas ten nasz umysł, wiecie, łyka to wszystko, co wkoło idzie. Jasne, że nawyki, jasne, że przyzwyczajenia, jasne, że tam różne inne rzeczy. Słuchałem przez wiele, wiele miesięcy ostatnio profesora Jerzego Wytulaniego, nieżyjącego już, który jednak tą teorię mózgu fantastycznie przedstawiał, nie teorię generalnie, gro rzeczy autentycznych. Słucham wielu ludzi takich jak między innymi profesora Meissnera, fizyka, czy ostatnio profesora Hellera. To wszystko dzięki Basi i Zuzi, bo one mi polecały tych świetnych gości, których nie wiedziałem, że oni istnieją nawet, a są po prostu genialni. I dopiero zdaję sobie sprawę, jak ważny jest trening mózgu, wiecie, jak ważny jest trening umysłu, jak my bardzo potrzebujemy trzymać nas umysł na poziomie cały czas takiego zaangażowania, myślenia, rozwoju. To jest kluczowe dla nas, moi kochani, kluczowe. Nie dajmy się zwieść, że telewizja jakaś, serial jakiś, coś tam, że to nam wystarczy. Jasne, że lepiej, jak ktoś nawet krzyżówki rozwiązuje, czy coś poczyta, jak nic ma nie robić, ma siedzieć i tam w punkt patrzeć, prawda? Tylko ćwiczmy ten umysł, naprawdę. Czytajmy te 15 minut dziennie. To jest coś, co jest nam naprawdę potrzebne. Czegoś dobrego, pozytywny blog. Tych blogów jest wiele, naprawdę świetnych. Ludzie w różnym wieku piszą fantastyczne rzeczy. Polecę wam na przykład Pawła Kiewrę, który ma tak zwany blog Introwertyka. I to jest blog Introwertyka i on pisze tak genialne rzeczy. Ten chłopaczek, który ma 20 parę lat tak naprawdę. No nie, Paweł ma 20 parę, no tak. Ile on tam ma lat? 20 kilka lat. Skończył studia dopiero, co rozpoczął pracę i ma ten swój blog Introwertyka. I pisze tak fantastyczne rzeczy, że przeczytanie jednego artykułu dziennie to jest po prostu power. To jest coś niesamowitego. I jest wiele takich blogów. I na przykład to jest świetna rzecz, która nas trzyma na tym, że mówimy, że życie jest wartościowe. Życie ma sens. Warto. Że mam trudności moje są przejściowe, że pokonam je, że dam radę, że to nie jest dzisiaj koniec, że przede mną ileś tam... Wiecie, to jest nam potrzebne, nam ludziom jest potrzebne, bo wszyscy każdego dnia, wiecie, zasypiamy w tym stanie umysłu, budzimy się w tym. Wieczorem była zabawa, hulanki, swawole, rano, kurde, głowa boli, nie? I świat, życie nie chce. Tak w cudzysłowie oczywiście mówię, nie? Rozumiecie? Inny jest sposób myślenia wieczorem, inny jest rano. Słuchajmy 30 minut dziennie, znajdźmy ten czas, czy jadąc, wracając z pracy do pracy, gdzieś tam coś, słuchajmy czegoś pozytywnego, czegoś dobrego, czegoś, co nam świetnie poprawi humor, czegoś, co nas zmotywuje. Wiecie co, jak tylko wyjechałem do Kanady, zamieszkałem w Kanadzie, rozpocząłem pracę, jednym z pierwszych ludzi, których zobaczyłem w telewizji kanadyjskiej, to był szok dla mnie, w telewizji kanadyjskiej zobaczyłem wykład Lesa Browna. Znacie takiego gościa brązowego, że tak powiem, Les Brown? I zobaczyłem jego motywację po angielsku, jakiś tam na angielsku już jakoś tam kumałem w miarę. I to było tak ekscytujące dla mnie. On tam opowiadał tą swoją historię tego radiowca, kiedy chciał być tak bardzo tym radiowcem i czaił się w tym studio przez tam tyle miesięcy. I w końcu ten gościu, który miał prowadzić program, rozchorował się i ten szef całego tego zespołu mówi, no Les, chyba kolejna ciebie, wow, i on tak podekscytowany opowiada, jaki tam poszedł i jak ten wykład tam dał, jak dał czadu, i od tego momentu zaczęła się jego kariera wielka i słuchałem tego wielokrotnie później i to było coś, co mi dawało takiego powera, taką siłę, taką wiarę, że ten gość, taki chłopaczek, który jak miał 5 czy 6 lat, to go posłali do szkoły z defektem w ogóle, wiecie, no tam określili go, że to po prostu to niekumate będzie totalnie, że go to w ogóle szkoda na niego tam z edukacji narodowej, rozumiecie, i tak dalej. I dzisiaj jest takim wziętym mówcą, takim geniuszem wręcz i wielu innych ludzi. Słuchajmy te 30 minut dziennie tego, co jest pozytywne, co nam dobrze leży. Zamiast włączyć sobie wiadomości, nie wiem, TVP, TVN, nie wiem, cokolwiek, lepiej sobie odpuścić, bo to więcej nam nerwów zszarga niż przyniesie. A jeszcze teraz w tym okresie, wiecie, przed startowym, kiedy wszyscy chcą nam zrobić dobrze, no to już jest w ogóle teraz, nie? My tu w Słubicach prawdopodobnie w ogóle, nie wiem, jakieś państwo założymy teraz chyba, bo tu tyle bogactwa będzie, tego co obiecują, że po prostu... W rzece mam i odpłynąć, w Odrze.
Słuchajcie, uczestnicz w każdym firmowym i zespołowym wydarzeniu. Mieliśmy teraz tą konferencję zdrowia. Wielkie dzięki jeszcze raz dla organizatorek i tego wszystkiego i wszystkich uczestników. I to była świetna sprawa. Planujemy na 13 grudnia. 13 grudnia? Tak zaplanowaliśmy? Chyba tak. O, akurat na 13. Nie, na 11 grudnia. Zaplanowaliśmy, dobrze mówię? Chyba tak. Nie, 15 grudnia. Kurczę, 15. Zaplanowaliśmy spotkanie w Nowej Soli. Takie następne, gdzie się razem chcemy spotkać. Takie przedświąteczne jednocześnie. W międzyczasie będą jakieś tam oczywiście skype'owe wydarzenia, webinary, to wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby budować przedsięwzięcie, żeby się spotykać i żeby kolejne osoby mogły też poznawać to wszystko. Uczestniczmy w tym wszystkim, co się po prostu dzieje. Pamiętajcie o Budapeszcie. Budapeszt, ten czas zleci błyskawicznie. Mamy już kilka osób zarejestrowanych na Budapeszt, zarejestrowały się. Część z nas kupiła bilety już lotnicze, bo w tej chwili ceny są naprawdę znakomite, jeśli chodzi o bilety. Mówię o Berlinie akurat, bo dla mnie to jest z Berlina najlepszy lot do Budapesztu, ale też nie tylko, z różnych innych miejsc też one są w dobrych cenach. Także zachęcam. Uczestniczy w każdym firmowym i zespołowym wydarzeniu. Pozna jedną nową osobę w realu. Nie wiem, jak z tym jest u Was, jak daleko już to poszło, czy już tak macie, że dziennie sobie jakąś tam osobę poznacie i parę słówek z nią. Dzień dobry. A dzień dobry. O, my się chyba z czwarty raz mijamy. Kurczę, jakoś tak człowiek się mija i nawet nie wie, a co pan robi, a co pani robi. Wiecie, to są tak banalne powody do rozpoczęcia rozmów i tak fajne. I wiecie, co się okazuje, że mimo tych czasów wrednych, tych czasów reklamy, tych czasów naparzanki wzajemnej, ludzie czekają, żeby się do nich odezwać cały czas. Wiecie? Cały czas ludzie czekają, żeby się do nich ktoś odezwał, żeby ktoś ich o coś zapytał, naprawdę czekają. I chcą być usłużni, chcą być przyjaźni, przyjemni i tak dalej. Ja wiem, że w sieci jest kupę filmików, że ktoś tam, wiecie, olewa sytuację, ktoś tam leży i tak dalej, ale to są takie filmy, wiesz, ludzie lubią sensacje, no, lubią to gdzieś tam dawać. Następna rzecz, poznaj 5 osób w social mediach. Jeżeli z nich korzystasz i jesteś w tych social mediach, poznaj 5 osób. To też jest bardzo ważne, zachęcam do social mediów, bo... No jest to dzisiaj, że tak powiem, no takie narzędzie, które wszystko może przyspieszyć, wszystko może na dużą skalę zrobić, szybciej, łatwiej niż tylko praca naziemna, klasyczna. Czyli poznajmy 5 osób w social mediach. Poprzez to, że nam lajkują, poprzez to, że my ich posty czytamy, po prostu poznajmy ich. Rozpocznijmy na Messengerze krótką konwersację, może króciutką na początek. Nie musi być to nic wielkiego, ale króciutką, parę słów. Z reguły odpowiedzą. Z reguły gro poważnych ludzi odpowiada. A gro ludzi, kiedy wstawia swój post, chce odpowiedzieć. Chociaż jednym zdaniem, jednym słowem. Może lajki na początku będzie tylko dawać, ale to jest to. Skomentuj tak ze 2 posty i wstaw swój post w social mediach. Czyli wstaw jakiś swój post i ja widzę, że to się zaczyna ruszać i to mnie bardzo cieszy. I dzisiaj oczywiście koniecznie muszę powiedzieć o Mirce Majcher i koniecznie muszę powiedzieć o Krysi Jarczewskiej, bo to jest oczywiście cały czas mistrzostwo świata. Dziewczyny pokazują nam, dziewczyny jak te, nie wiem jak to nazwać, jak te fantastyczne nasze bizneswoman, autentyczne bizneswoman pokazują nam, jak to w tej sieci powinno wyglądać. I oczywiście one mają swoje style i można w różnym stylu to zrobić, ale robią coś bardzo ciekawego. Ja naprawdę każdego dnia czekam na ich posty i jednej i drugiej czytam, co tam jest. I to jest element też mojego czytania codziennego, bo czytam, co one napisały tam. I to jest zawsze świetna treść. I to jest coś wartościowego. To jest zawsze dobre, pozytywne. To jest zawsze zauważenie czegoś, podkreślenie czegoś. I zawsze jest fajny picture do tego. Mirka ma swój styl, gdzie zawsze jest tło jakieś fajne. Mirka, elegancja, po prostu bomba. A Krysia ma też swój styl fantastyczny. Zawsze też gdzieś stoi uśmiechnięta, buźka, radocha. Po prostu to przyciąga. I to jest to. Zróbmy swój styl taki. Ja oczywiście tam, wiecie, no na mój jak wejdziecie, no to też. Ja u mnie jest zamieszanie, u mnie błękitna kuleczka, tam jakieś inne rzeczy. Staram się różne rzeczy wrzucać. Jakiś tam styl pewno w tym jest. No, może to się teraz się zrobi taki styl przyrody, ponieważ te kijki bose zaliczam. Lubię dużo fotek wstawiać z lasów, różne historie opowiadać niestworzone z tych lasów i innych tam rzeczy, upadłym lesie i w ogóle różne rzeczy. I teraz historia łabędzia samotnego. Mam taką historię, przygotowuję od kilku tygodni na takiej wysepce na Odrze samotny łabędź stoi. Łabędź, nie mówi się łabędź. Nie, łabędź się mówi, nie łabędź się mówi. Nie, łabędź się mówi. Dobrze, sprawdziłem. Łabędź, okej. Okay. Profesora Miotka.
I po prostu i on no całą historię łabędzi poznałem, powiem wam, przez to. Wszystko poczytałem, 25 tysięcy piór, nie odlatują na zimę wcale. Wcale nie zamarzają na żadnych wodach, my tam chcemy je odkuwać, a one przez te pióra w ogóle wody nie łapią. One zimę tu przeżywają normalnie. Jak jest samotny łabędź, daj mu święty spokój, bo on jest tak sparowany, że jak zginie jedna połowa, on albo ona, to on zostaje na całe życie sam już. Ale nie jest nieszczęśliwy, jak też no, ludzie mówią, że nieszczęśliwy teraz będzie, nie? Ale dobra, to tyle. To są historie. Skomentujmy z dwa posty. Wstawmy swój post w social mediach. Bardzo, bardzo ważna rzecz, żebyśmy jakby sobie ten nawyk tego wyrobili, dobrze? Wyślijmy 5 SMS-ów albo wiadomości. No to Messenger jest bezcenny do tego wszystkiego. Do przyjaciół, do znajomych z gratulacjami lub wsparciem, okej? Okay? Takich 5 dziennie. Powiesz, kurde, 5 to dużo. No to 3 wyślij dziennie. Powiesz, kurde, 3 też jeszcze nie umiem. No to 1 wyślij na razie. Na razie 1 wyślij. A za tydzień, za 2 wyślesz 2. A za 3 tygodnie, za 4, 3 już wyślesz dziennie. A za 5 tygodni powiesz, kurde, budzę się, co robię? No teraz wysyłam wiadomości na początku. Kto tu? A, ten ma urodziny, wszystkiego najlepszego. A ten co? A ten wstawił jakiś tam fajny gdzieś z rodziną, więc o, wesele mają, ślub, gratulacje, prawda? A ci tam coś obchodzą, a tego syn coś tam zrobił, a ten ma nowy kiokusinka i dyplom, a tamten, słuchajcie, przy nowym samochodzie stoi. A, no ludzie, po prostu krótkie congratulation, gratuluję ci, wspaniale, cieszę się, miło mi. No ale ja ich nie znam za dobrze, nie musisz ich znać, nie musisz ich znać. Robisz to dla nich, ale w dużej mierze dla siebie. Wiecie, to jest tak bardzo połączone, nie? Gratulacje albo wsparcie w sytuacjach negatywnych, problematycznych. Ludzie potrzebują wsparcia, prawda? To nie tylko jak znana osoba gdzieś tam odejdzie, problem, to już wszyscy, zaraz lajki, świece, tam te gwiazdki, prawda, w nawiasach i cuda na kiju. Tylko normalnie każdy z nas potrzebuje wsparcia w różnych sytuacjach. Przedstaw Zenona kandydatowi każdego dnia jednej choć osobie. Może od strony produktu, może od strony biznesu, może wykorzystaj Akademię Zdrowia, może wykorzystaj poniedziałkowy webinar, tak jak dzisiaj. Ale zobacz, co się stanie, jeżeli dziennie jedna osoba od ciebie usłyszy o Zenoa. Nawet może być niezgrabnie, nawet może być tak, że ona powie, a co o ty mi tu pierniczysz, nie chcę nic słyszeć od ciebie. No dobra, to też jest statystyka. I z tych 52 razy 5, już nie mówię o sobocie niedzieli, już niech będzie to, że tam z tych 250 razy w roku, czy z 300, jeżeli gdyby liczyć soboty, według rachunku prawdopodobieństwa, który bardzo lubiłem i na którym się dosyć dobrze znałem, nie ma mowy, żebyś nie zbudował sobie dobrej organizacji na dobre, na początku kilkaset, a potem na kilka tysięcy dolarów. Nie ma mowy. Po prostu musi to być. To musi być. Bo trafisz za 5 dni, za 8, za 10, za 12 na osobę, u której zadzwoni i zostanie, i za 18, za 25 dni na następną osobę trafisz. W międzyczasie będą co nie chcą, co obiecują, co nie chcą słyszeć, ale trafisz. Ta systematyczność swoje robi. Tak to wygląda, nie? Następna rzecz, napisz najważniejsze zadanie, jakie masz do wykonania na dziś. I to dobrze rano zrobić. Wiecie, o co chodzi tutaj? Chodzi o to, żeby zdjąć z siebie ciężar czegoś, co nas będzie przez dzień przyduszać. To takie najtrudniejsze może, to takie najistotniejsze. To, którego odkładanie powoduje, że dzień mamy zrypany. Bo cały czas ono jest tutaj w głowie, a tu jest tyle, ile rzeczy do zrobienia. I cały czas za rzecz się biorę, a tutaj myśl przychodzi, no muszę do niego zadzwonić i wyjaśnić to. Nie, jeszcze nie, trochę później. I wiecie, o co chodzi? No wiemy, nie? Zróbmy to. Zróbmy to jak najszybciej. Spędź 10 dedykowanych minut z każdym członkiem twojej rodziny. Czyli kto tam w domu jest, te 10 minutek. Z niektórymi rano, z niektórymi po południu, z niektórymi może dopiero późno w nocy. Okej. A jak nie ma w domu, gdzieś wyjechali, to może zadzwonić. Ale te 10 dedykowanych minut, wiecie co mówi? Mówi, kocham cię. Mówi, jestem z tobą. Mówi, jesteśmy razem. Mówi, myślę o tobie. Mówi, po prostu cieszę się, że jesteśmy razem. Wiecie, to jest to tak bezcenne. To jest coś w ogóle, ach, no. To jest miłość, no. To jest miłość. I kolejny punkt. Uzewnętrznij wdzięczność za to, czym zostałeś obdarzony. Uzewnętrznij i dla siebie. No nie wiem, pomyśl sobie wieczorem, kiedy kładzie się spać, no nie wiem, może w dowolnym momencie, że zostałeś naprawdę mocno obdarzony czy mocno obdarzona. Pomyśl sobie o tych wszystkich darach, które przez życie na ciebie spadły. Oczywiście nie same, ciężko pracowałem na to czy na to, ale zobacz, jak wiele rzeczy jest. Zobacz, jak wiele pozytywnych. To, że dzisiaj żyjemy wszyscy, to, że dzisiaj możemy tutaj się spotkać, to, że mamy Zenoa, to, że dotrwaliśmy do tego momentu, to, że w jakiś sposób każdy z nas się utrzymuje z czegoś, to, że mamy swoje rodziny. W lepszych, gorszych sytuacjach, nie wiem, to, że w ogóle możemy funkcjonować razem. Jest to fenomen.
To jest cud, to jest coś naprawdę niezwykłego. I człowiek potrzebuje tej wdzięczności, po prostu potrzebuje uzmysłowić to sobie, bo inaczej staje się takim robotem, jak nie ma wdzięczności, wiecie? Inaczej to się coś dzieje takiego, że jestem mechaniczną taką, nie wiem, zabawką pomarańczą, nie wiem, mechanicznym czymś, co tylko działa, ale nigdy nie ma tej refleksji, tego ludzkiego elementu, który jest tak bardzo ważny, takiego poczucia tej wdzięczności, autentycznego, takiego, że jak sobie pomyślę, to ja się łzy wokół zakręcą, takiego czego, że sobie pomyślę, to jest kurde, ja to mam dobrze, ja pierniczę, naprawdę. I to jest nam potrzebne, bez względu na wszystkie ciężary, problemy, jakie mamy, bo mamy, bo przecież mamy, mamy. I każdy ma ten krzyż, na pewno potężny, ale nie taki, żeby go nie uniósł na bank, na 100%. Słuchajcie, i to jest to, i znajdźmy swoją ZNA, zdecydujmy, co jest tą naszą ZNO? Szukajmy, pomagajmy sobie wzajemnie znaleźć tą ZNOę swoją. Pomagajmy sobie tą ZNO znaleźć. Ile tam mamy czasu, moi drodzy? Bo tam już chyba minutka została, albo dwie. Ktoś mi powie, ile mamy czasu? Bo ja tu na iPadzie mi nie wyświetla, ile mi czasu zostało. A miałem... Minuta 29 sekund. Słuchajcie, pięć rzeczy... Maniusia, jeszcze nie. Jeszcze pan się na razie musi rozmawiać. Pięć rzeczy, których pragniesz. Wypisać sobie warto tych pięć rzeczy. Jeżeli już je macie, to pięknie. Jeżeli jeszcze nie, to je uzupełnicie. Jak się zaraz rozłączy, wejdźmy jeszcze na chwilę, bo chcę, żebyśmy wtedy porozmawiali sobie, dobra? Jak wypiszemy sobie te rzeczy, to pomyślmy, czy możemy w nie uwierzyć. Czy rzeczywiście to jest to, co chcemy. Jak nie, to poprawmy je sobie. Niech to będzie ważne na dzisiaj. To nie musi być plan 30-letni na przyszłość, że to już tak daleko musi być. Niech to będzie plan na krótko, na razie. Ale to, co jest takie najważniejsze dzisiaj. I czy naprawdę pragnę tego na teraz, czy na później. Okej? Okay? Pamiętajcie też o tych zasadach podstawowych, tak wszystko to przelecę, te cztery podstawowe zasady, żebyśmy znaleźli również i zdjęcia, fotki, opisy tego, co chcemy, żebyśmy zrobili kilka kopii i umieścili wszędzie, gdzie ten wzrok nas może paść. Telefon dzisiaj jest tą podstawą, ekran komputera, może jakiś plik taki, który mamy, który sobie możemy codziennie przeglądnąć kilka razy i tam pięć obrazków będzie, czy tam więcej różnych, prawda, i parę myśli. Rozmawiajmy o tym tylko z tymi, którzy chcą nam pomóc i osiągnąć, to jest też ważne. Prawda? Bo żebyśmy się nie spalali, rozmawiali z ludźmi, dla których, tam wiesz, albo mówią na zasadzie, jak będę miał kasę, to będę wiedział, co będę chciał, nie? Bo ja takich wielu spotykam, nie? I to jest takie, wiecie, takie miałkie to jest. Jak będę miał pieniądze, to już wtedy będę wiedział, co z nimi zrobić. Ja mówię, dlatego nie będziesz miał ich, no. Albo będziesz miał i nikt nie będzie szczęśliwy. Okej, okay, wracamy już z powrotem. Na chwilkę nam się wytego. Okej. Okay. Okej. Okay. Już powoli widzę, że wchodzicie. Już końcóweczkę mamy. Końcóweczkę. Jesteśmy tutaj. O. Jesteście? Prawie wszyscy są, tak? I pamiętajmy, żeby nie dzielić się z tymi, którzy nie chcą nam pomóc w ich osiąganiu. Nie opowiadać, nie mówić im, nie przekonywać ich. Wiecie co? Każdy z nas chyba miał w życiu taki moment, a może niektórzy jeszcze mają, że uwielbialiśmy przekonywać takich nieprzekonanych, nie? Że mówimy, ja z niego zrobię pozytywa, ja mu pokażę, że życie jest wartościowe. Ja wielokrotnie próbowałem takie decyzje podejmowałem, bo taki no mam tą swoją osobowość jakąś taką radosną, zawsze pozytywną i zawsze się cieszę z wszystkiego, czasem w ogóle nie mam powodu do tego, ale się cieszę. I powiem wam, że próbowałem i to jest straszne i dla tego człowieka, który ma taki etap w życiu, taki moment, taki czas, a może taką osobowość, że on ma inne fale, nie? I to jest po prostu coś nie do zrobienia, nie do przejścia, nie do pokonania. Dlatego zostawmy, myślę, że te całe prawa wszechświata, którym podlegamy, są tak genialne przez tego wielkiego mistrza, geniusza ustawione, Że one pracują zawsze dla nas, tylko potrzebujemy jakby włączyć się w te wibracje pewne, włączyć się w pewne rzeczy i tyle, nie? I nie walczyć tam, gdzie nie potrzeba tej walki, a wspierać to, gdzie rzeczywiście ma to sens. Czyli rozmawiajmy o tych, którzy chcą nam pomóc. Na pewno będzie to ktoś z górnej linii sponsorowania, może sponsor, może cała górna linia. Będą to ludzie, którym będzie zależeć na tym, żeby twoje rzeczy, twoje tematy, które sobie wypisałeś, zrealizować, a nie dzielimy się z tymi, których to nie interesuje. I teraz pamiętajcie, no, żeby pracować, żeby działać, potrzebna jest lista. Cztery krótkie zdania na ten temat. Duża lista, wiem te telefony z głowy, wcześniej na papier, też je dobrze mieć. Dobrze mieć w jakiś zeszyt, papier i tak dalej. Choć dzisiaj tą rolę pięknie odgrywa
komórka i odgrywa pięknie tą rolę aplikacja Zenoa, o której za chwilkę powiem, prawda? To są świetne narzędzia, bo dzisiaj każdego, rozmawiam z kimś i co robię? Wyjmuję wizytówkę dzisiaj? Z reguły nie. 9 razy na 10 jest to na zasadzie, dobra, ja piszę już pana numer, zaraz do pana dręknę, tam będzie mój numer i chwilę rozmawiam. Tylko kogo mam wpisać? Aha, Janusz Kowalski, dobra, Waldek Uberna, dobra. I tylko zapiszę spotkany, rozmawialiśmy tu, pyk, jest kontakt, jest, prawda? Nie? I to jest, tak to się dzisiaj dzieje. Rzadko kto wyjmuje notes i pisze dzisiaj, no taki świat, narzędzia się zmieniły, łatwiej to zrobić. Duża lista to aspekt psychologiczny, naprawdę, duża lista. I teraz możemy sobie, to już później przy aplikacji może powiem dwa słowa, co zrobić, żeby wiedzieć, co jest moją listą, a co nie, oddzielić pewne rzeczy, bo to też nie tak, że wszystkie osoby w telefonie to będzie moja lista, kompletnie wszystkie osoby w telefonie, łącznie z tymi, do których nie chcemy i nigdy nie pójdziemy, i nigdy nie będziemy z nimi rozmawiali z jakichś tam powodów, ale mamy ich tam wpisanych, no to też nie o to chodzi. Jak mamy 200 osób na liście, to jak 5 nam powie nie, no to jeszcze 195 zostało, czyli czujemy się mocni, a jak mamy 6 osób na liście i 5 powiedziało nie, no to do tej 6 to już idziemy i wierzymy, że cute, to po prostu nie wiadomo, czy to już nawet nie idziemy do niej, bo już wiemy, że też powie nie, tak naprawdę. I to jest najczęściej popełniany błąd, że robimy wszystko tylko z pamięci, że sobie nie przygotujemy do tego jakiegoś narzędzia, bo to też nie jest tak, że ja sobie siadam i teraz sobie tylko z telefonu wybieram. Ja sobie wcześniej wybiorę z telefonu kilka nazwisk do ludzi, których chcę dzisiaj zadzwonić. Ja sobie ich spiszę z boku. Ja sobie przypomnę o nich parę rzeczy, które mam. W tym zeszycie, który mam, do których ich przypisuję, podam później, napiszę później wyniki. W apce jest możliwość uzupełniania teraz tego. Tej apki jeszcze nie mamy na Polski, ale tam będzie możliwość umieszczania tych różnych informacji. To też jest bardzo ważne, ale też chcę wiedzieć, na jakim jestem etapie. Bo wcześniej zdarzało mi się nierzadko, że dzwoniłem do kogoś i rozmawiałem z nim o czymś, o jego dzieciach, o czymś i on mi mówił, ale pan do mnie już 2 tygodnie temu dzwonił i dokładnie o tym samym pan mówił, nie? No bo jak robiłem te 90 dni wtedy szalone, prawda? No to było tak, że do niektórych powtórzyłem i to kurde, ja mówię, tak, dzwoniłem do pana, no dzwonił pan, dokładnie, to pan o dzieci mnie pytał i w ogóle o wszystko, już panu mówiłem, wiecie? I to tak czasem było, bo nie zapisałem, bo przeoczyłem i to było, i się spaliłem wtedy w tym momencie zawsze, już było mi wtedy głupio, już się wycofałem wtedy, nie? No bo mea culpa było zaraz, nie? Słuchajcie, ściągnijcie tą aplikację Zenoa Share. Jeżeli jeszcze jej nie ściągnęliście, to ściągnijcie ją. Pamiętajcie, nie szukamy jej na Google wyszukiwarce. Nie szukamy jej na żadnej innej wyszukiwarce. Ona jest w tym miejscu w naszym smartfonie, w tym sklepie w naszym smartfonie, w sklepie w cudzysłowie, no bo tam część płatnych aplikacji, część nie, to są bezpłatne oczywiście, gdzie ściągamy wszystkie aplikacje. I tak iTunes, Apple Store dotyczy wszystkiego, co związane jest z produktami Apple, czyli iPhony, iPady itd., itd., a Google Play i coś chyba jeszcze tam jest jakoś. Windows to ma swoje. Windows ma, Windows, nie pamiętam, co ma Windows. Jaki sklep ma Windows? No ma swój sklep, prawda? I tam się, i trzeba sobie tą aplikację ściągnąć. Jak ją ściągniecie, zalogować się do niej normalnym swoim hasłem i loginem, loginem i hasłem takim jak do strony Zenoa się wpisujecie. Jak wejdziecie tam, obejrzycie sobie wszystkie wideo, krótkie. One są po angielsku, ale gro z nich to jest tam tyle tekstu, co nic. I warto sobie to obejrzeć. I zrobić ten krok. I wiecie, to ponieważ jesteśmy na jakimś tam zaawansowanym etapie, jeśli chodzi o szansę tej aplikacji po polsku, w pierwszej fazie może nawet nie po polsku, ale już z polskimi filmami. Dzisiaj Krysia i Miecia i ja mogliśmy uczestniczyć w takim spotkaniu z Bradem Reevesem, jednym z właścicieli Zenoa. O 18 było spotkanie dla Zen 2 i powyżej, tak to się nazywało. No i tam trochę pytań miały dziewczyny, parę rzeczy takich fajnych. Zobaczyliśmy nowe biuro, jak będzie wyglądało, fenomen, nowe biuro Zenoa. Jeszcze troszeczkę i będzie, że będziemy widzieć tam te procenty, to wszystko jak to wygląda, naprawdę świetnie. Ale też rozmawialiśmy o tej aplikacji i oni naprawdę serio przygotowują nam polskie wersje filmu, żebyśmy do tej anglojęzycznej aplikacji mogli też polskie filmy tam mieć z polskimi wersjami i wtedy taką apkę, dzwonię do kogoś, pytam, czy jak ci wyślę film, to czy sobie go obejrzysz, krótki 2 minuty i potem dasz mi feedback jakiś i już mu wysyłam to info, on sobie tam wchodzi, mało tego, ściąga sobie apkę i ma dostęp do wszystkiego w środku i to jest bomba po prostu, nie? I teraz aplikacja Zenoa, synchronizujmy swoją listę, to znaczy tam na tej aplikacji jest takie info, taki nie link, tylko przycisk, który się nazywa Contacts. Jak kliknie się na ten Contacts,
Tam będzie nie download, tylko tam jest takie info, żebyś no, ściągnąć te kontakty po prostu, prawda? Synchronize, synchronizuj. I wtedy jak klikniesz to synchronize, to on wszystkie kontakty, które masz w telefonie, ściągnie do aplikacji twojej Zenoa. A ty wtedy sobie możesz w tej aplikacji Zenoa poprzez, tutaj nie mam tego, kurczę, poprzez, miałem na drugiej prezentacji, poprzez takie kropeczki, bo możesz sobie tak oznaczyć czerwonymi kropeczkami, zielonymi kropeczkami, jak tam chcesz, na przykład gorące kontakty, te, do których będziesz dzwonił, zrobisz je, nie wiem, na niebiesko na przykład. Te, do których będziesz szybko dzwonił, zrobisz, nie wiem, na czerwono. Krysiu, masz tam to, tak? Chcesz pokazać? O, Krysia ma tutaj, widzicie, jak to wygląda. I Krysia sobie ustawiła, że ona czerwono, co Krysia u ciebie jest? Nie słyszę? Czerwony to jest gorący kontakt. Gorący kontakt, czyli to są priorytety twoje, tak zwane, prawda? Tak. Super, 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 nie? A niebieski to jest zimny. A niebieski, no może tak, ja odwrotnie mówię, kurczę, no przecież, kurczę, no ogień jest czerwony, no a niebo niebieskie, no lód jest niebieski, no. O, a to są zimne, to są, okej. Okay. Aha, zimne, czyli tacy poznani nowi, tak dajesz tam, tak? Proszę bardzo. No. Kurczę, nie zdążyłem nazwiska. Tacy, którzy wiedzą o Zeno, ale jeszcze są w trakcie. Jasne, jeszcze dojrzewają. W inkubatorze tak zwany. Inkubator. Tak. Dobra. Słuchajcie, ostatnia rzecz. To zadanie na ten tydzień i porozmawiajmy sobie jeszcze chociaż tak z 10-15 minut. Czyli 5 najważniejszych rzeczy, które są istotne. I mówimy, że niby to przedszkole, nie przedszkole, ale to nie przedszkole. To jest życie. To jest życie, które, wiecie... Life is brutal and full of zasadzkas. Znacie to powiedzenie? Rozumiecie? I my często w ten zasadzkas się pakujemy, wiecie, przez to, że nam się coś nie chce, nie wierzymy, wydaje nam się, że nie warto, że nie trzeba, że my jesteśmy ponad tym, że my jesteśmy za tym, że to już w ogóle, że mieliśmy złe doświadczenie z czymś. I to jest tak zwany zasadzkas, rozumiecie? Naprawdę. Nie? A brutal, no to swoją drogą. Dlatego tego byka trzeba wziąć za rogi i zapisać tych 5 rzeczy, i powiedzieć sobie, to jest 5 rzeczy, które są dla mnie ważne. Teraz, na przykład, nie wiem, spłacić tą ratę do końca, tą, bo męczy mnie strasznie, muszę ją spłacić koniecznie. Potem następne, nie wiem, przygotować się powolutku, nie wiem, do zmiany samochodu, bo potrzebuję to auto też zmienić, nie wiem, za rok najpóźniej może, ale potrzebuję to koniecznie zrobić, bo się rozpadnie mi gdzieś tam po drodze, nie? Następna rzecz, potrzebuję koniecznie zrobić sobie, nie wiem, porządek z lewą stroną uzębienia, na przykład ja tutaj, nie? I to tak też na przykład, muszę to koniecznie zrobić i to jest mój cel i chcę zrobić to porządnie, a wiem, że to kosztuje porządnie, to nie jest tak, że sobie zrobię i se sam wkręcę, rozumiecie, albo coś, nie? I to są niby takie rzeczy banalne, ale dla każdego z nas trochę inne. I to nie o to chodzi, że to mają być rzeczy wow, kurde, że wiesz, jak komuś powiem sponsorowi, to on się przewróci i powie, chłopie, ty normalnie, ależ mnie tu zaskoczyłeś. Tylko to ma być coś, co mnie motywuje też na teraz. Daje mi tego powera, że chcę to zrobić, nie? Chcę naprawdę to zrobić. Prześlijcie to mailem do swojego sponsora czy mentora. No jeżeli jesteście na tym etapie, już czujecie, że naprawdę chcecie to zrobić i możecie to zrobić, to zróbcie to. Bo to jest podwójna siła. Wiecie, jak to jest, nie? Jak coś się na dwoje rozłoży, no to dwa motory się włączają do tego tak naprawdę, bo to nie jest obojętne tej drugiej stronie, z którą się podzieli tym. Ściągnijcie aplikację Zeno, to co mówiłem, obejrzyjcie wideo, zorganizujcie swoje kontakty i przeglądnijcie sobie dlaczego, żeby poszukać tych zdjęć, rysunków, obrazków i to jest fajne. Zacząłem znowu to robić, to co kiedyś robiłem. Wiecie co, ja może, nie wiem, może następny raz, może nie, mam tam gdzieś w skrytce u siebie karton, w którym mam kilkanaście kalendarzy z mojej kariery marketingowej, wiecie? Wiecie, jak wyglądały moje kalendarze w 1992 roku, 93, 94, 5, 6, 7, 8? Mój kalendarz był zapisany full tam, gdzie byli ludzie, natomiast pierwsze 15 stron to były obrazki z kolorowych gazet, to były hasła, to były zdjęcia ładnych rzeczy, różnych, i to było coś, od czego zaczynałem każde spotkanie. Przeglądałem sobie każdy mój dzień roboczy, zaczynałem od spojrzenia na rzeczy, o których marzyłem. Tam była ta Vectra moja słynna, tam był też Mercedes, oprócz tam tego, że były w innych miejscach, ale tam były te rzeczy, które były tak naprawdę ważne i to mi dawało takiego powera. Oczywiście w miarę lat zmieniają się nam te priorytety, zmieniają się wartości, zmienia nam się to, co chcemy, co nas motywuje, zmienia nam się wiele rzeczy. Stajemy się bardzo często z ludzi bardzo takich dynamicznych, nastawionych na kreowanie, bardziej zachowawczy się stajemy. I to jest naturalne, to jest prawo wieku, absolutnie. Ale nie dajmy się, broń Boże, gdzieś tam wcisnąć fotel, nie?
ten umysł, o którym dzisiaj tak wspomniałem i tak widziałem kątem oka, że Basia kiwała głową, to tak, to jest dla mnie bardzo ważne, bo ona się zna dobrze na tych sprawach. Jak potrzeba, ja mam tego rozwoju umysłu cały czas. Jak potrzeba, żeby on był aktywny i żeby był sprawny i żeby główkował i żeby wspierał nas, żeby nam psikusów nie robił tak dużo, jak robi, no bo on jest cwaniak, wiecie, to jest cwaniak, nie? Też, on ma tam swoje życie. Słuchajcie, i to jest tyle,